No jak jest teraz między wami, bo to się bardzo pięknie wszystko rozwijało. Po prostu jestem ciekawa, co jest teraz. No tak, po programie mieliśmy jakiś czas dla siebie. No i ten czas okazał się porażką. Poznaliśmy się tak naprawdę no, w sytuacjach, w których powinnam liczyć na wsparcie. Może mogłabyś mi przytoczyć, nie wiem, jakie sytuacje? Może nie będę ci już wspominać tego, bo ja ostatnio z tobą rozmawiałam na temat tych sytuacji, tak, więc tak, myślę, tak, że nie chcesz, tak, nie chcesz ich tutaj słyszeć. Nie chcę o nich mówić. No właśnie, zawiodłeś na całej linii i... Rozumiem. No i tyle. Kiedyś oddałbym za nią rękę. Rzuciłbym się, nie wiem, w wodę. Zrobiłbym wszystko, żeby była szczęśliwa. Teraz... Chyba nie. Raczej nie. Dlaczego tak naprawdę nie wyszło? Były wasze pierwsze spotkanie, była ta randka, były nenufary, były jakieś wyznania, a potem ludzie zobaczyli to. Chciałbym cię o coś zapytać. Nie. Nie, Mariusz, wstań, proszę. Aniu, bardzo cię kocham. No i chciałbym, żeby została moją żoną. Proszę. Czy przyjmiesz ten pierścionek ode mnie? Okej, to przyjmę ten pierścionek i dajmy sobie znów tę szansę na dalszą wspólną przyszłość. Może zacznę ja, troszeczkę się rozczuliłem. Nie, może zacznę ja jednak, dobrze? Troszeczkę. Mogę? Postawiłeś mnie w pewnym momencie pod ścianą, bo po kilku dniach znajomości takie deklaracje nie powinny mieć miejsca. Dla mnie to był bardzo głupi krok z twojej strony. Być może byśmy to zrobić na przykład poza programem, gdzie mogliśmy się bliżej poznać, ale... Ale tak czułeś tak, wtedy, nie ma co tak, tego tak, też oceniać. Czułem, tak wtedy czułem, tak zrobiłem, tak mi serce podpowiadało. I decyzję, którą podjąłem ją w 100%, że po prostu, że to po prostu jest moja decyzja. Że wejdę ci w słowo, czy to na pewno była twoja decyzja? Bo z tego co wiem, to ten pierścionek kupowała twoja mama. Nie, to nieprawda. Więc, to nieprawda jest, że pierścionek kupowała mama. Prawda, bo rozmawialiśmy o tym i sam ty mi to powiedziałeś. Tak, niestety no, nie mogłem tego pierścionka kupić w Anglii, ponieważ... W Anglii nie ma sklepów jubilerskich? Znaczy są sklepy jubilerskie, ale to po prostu... No, nie stać mnie było po prostu w tej chwili na taki aż bardzo duży wydatek, dlatego po prostu zadzwoniłem do rodziców, czy nie mogliby pójść do sklepu i po prostu spróbować za moją konsultacją wybrać jakiś fajny pierścionek. W zasadzie ten pierścionek wybrał mój syn, po czym mi przysłali od razu zdjęcie, no i ten pierścionek został zakupiony. No. Był bez ceny, tak? Więc nawet mało mnie interesuje, ile on kosztował. Natomiast w Londynie też nie są pierścionki po, nie wiem, 5000 funtów, tak? Tylko można też kupić za te same pieniądze, co w Polsce. Gdyby oświadczył się poza kamerami, po prostu bym mu wyjaśniła wszystko i na pewno nie przyjęłabym wtedy tego pierścionka, tak? Natomiast mam świadomość tego, że program ma bardzo dużą oglądalność i nie chciałam go w pewien sposób skrzywdzić. No ale... życie. Chciałabym, żeby pierścionek wrócił do pierwotnego właściciela. Cieszę się bardzo, że nie ma pomiędzy nami jakiejś... niezgody, jakiejś zawiści, ani nienawiści. Może Ania szuka innego faceta. Może ja jestem po prostu za mały dla niej. Życzę Ani po prostu wszystkiego dobrego, żeby znalazła tego właściwego faceta. Lepiej powiedzieć sobie po prostu prawdę i nie łudzić się jakimiś marzeniami, niż żyć w marzeniach, które nigdy nie zostaną spełnione.